I to jest ten. No, jak będzie trzeba wrócić na poprzednie miejsce. Równo. 6, 7, 8, 9. Odkładacie rzeczy, idziecie sobie tam. Pierwszy przygotowuje się, leci tu. Nie wiem, gdzie sobie tą trasę znajdziecie. Ja już nie wnikam. Tylko macie dotrzeć do punktu w określonym czasie. Zaraz wam powiem, co to jest czas. Plecak, dociągacie na bieg na maksa. Brakło 10 sekund. 50 pompek, 50 przysiadów i 50 brzuszków. Jak zrobisz pompki, przysiady, to ci powiem, jak robić brzuszki. Jedziesz głośno. Słuchajcie, przerwa na dokolację. Jest godzina 19, no idealnie. Wyciągacie swoje suche racje i robicie sobie posiłek na ciepło. Jasne? Czekamy, aż słońce się całkowicie schowa i będzie całkowita ciemność. Wtedy zaczniemy kolejny etap szkolenia, dobra? Mówicie, skąd to ogarnia? Właśnie o to chodzi. To, co mówiłem, jeden z trzech elementów, kiedy powstają pęcherze. Efekt kumulacji. Jeżeli teraz nie zadbam o coś, to za parę dni to się na mnie zemści. Od tego momentu zaczynamy azymut w nocy w parach. Będziecie się przemieszczać w lesie, będziemy szukać punktów na azymut. Następnie w parach sobie dogadujecie metodę współpracy, to jest jedynka, to jest dwójka. Zmieniacie się, żeby trenować nawzajem, bo będziecie chodzić sami, więc ważne, żeby ta umiejętność, to łapanie tego azymutu, maszerowania gdzieś i tak sobie będziecie musieli pracować, nie? Z punktu palenica. Prosto czy odbić? Prawo. Co tu robisz? Dobra, panowie, Radio Transport wzywamy. Kujemy wszystkich. Po coś patrzysz? Nie podnoś głowy. Głowa w glebę. Kujemy. Co się tak trzęsiesz? Mieszkańcy zgłosili, że chodzicie tutaj. Od wczoraj. Grupa. Co się trzęsie? Odpowiadaj na pytania. Kurwa, gadaj! Dobra, zabijamy tego pierwszego. Do góry. O, staję. Dawaj, hopie. A te mapy to co to? Co to jest? Pytam, co to jest? Ładny ziemi. Kurwa, nie siłuj się ze mną. Daj, stój, nie kakaj. Dobra, eskortować do wozu. Jakie kurwa buty? Na deszczu śpisz, a buty chcesz? Kurwa, blisko za... Kurwa, kurwa. Jakiś notatnik do dokumentów.
Pierwszy wchodzi. Prowadź. Kurwa, mi sprzęt budżetowy rozpierdol. Też kurwa! Następny. Wszystko? Daj mi obrączki. Zagnujesz? Masz dość? Mhm. Idziesz do domu już? Ja? Ty no. Powinieneś, no. I teraz tak, macie tam dotrzeć w ciągu godziny czasu od momentu, jak stąd wyjdziecie, zgodnie z zegarem. Zegarków nie macie, więc musicie zapierdalać, nie? Po prostu, jak najszybciej. Pierwszą rzeczą, którą musicie wykonać, to jest zlokalizowanie się w miejscu, gdzie będziecie wiedzieć, gdzie jesteście, a następnie już z jedną mapą, z jednym kompasem dostać się do punktu ewakuacji. Waszym utrudnieniem jest unikanie patrolu przez tego białego busa, będzie się przemieszczał po drogach i kład, tak samo. I oni będą was wyszukiwać i wyłapywać znowu. Słuchajcie, czas jest u mnie 5:06. Trasa zaplanowana już? Lider nowy? Już. Jak jesteście gotowi, to no, ja wam powiem, jaki jest limit czasu. Po dotarciu do punktu odszukujecie moje auto, podchodzicie do mojego auta, w rejonie punktu będę, nie? Co? Więc tą godzinkę wykorzystajcie na to, żeby zdążyć się po drodze czegoś nauczyć, coś umieć rozszyfrować i próbować sobie poradzić z tymi dwoma zadaniami dodatkowymi, ok? I tak dalej było, nie? Ale to za chwilę. Zadanie polega na tym, że zaczynacie z tego punktu tutaj, to jest punkt A. Zapisujecie sobie to w notesie, bo te litery utworzą jakieś słowo. Jak cztery osoby zjadą, wyjdą po drabince z Peleo, ja oczywiście odpalam, od razu zapisuję waszą godzinę startu. Odkręcacie karabinek z uprzęży i zostawiacie sprzęt na linii. Sprzęt sprawdzony. Mapa. Umiejętności topograficzne też sprawdzone, no także to najważniejsze. Szlifować formę zostało dalej. I ogólnie mega spoko. Tak. Okej. Okay. Instruktorzy świetnie tłumaczyli. Fajnie, dużo wiedzy. Chociaż to i tak pikuś, co trzeba wiedzieć. No i zajęcia w terenie ciekawe. Najważniejsze, nie podają niczego notacji. No powiem szczerze, że to pierwsza taka moja wycieczka, pierwsza taka przygoda. No spodziewałem się, że będzie ciężko. No i było ciężko. Naprawdę, no osobiście najgorzej było w nocy. Wszystko mokre. Cały przemoknięty dodatkowo. Wjazd tych panów mundurowych, co nas zabrali tym autem nie wiadomo dokąd. No fajna przygoda, naprawdę bardzo polecam każdemu. Na pewno, to na pewno zapamiętam. Jeżeli chodzi o nocną akcję, gdzie chcę podziękować grupie rekonstrukcyjnej za to, że dali nam pewien wycisk
na pewnej granicy, ale naprawdę było fajnie i poznaliśmy się od tej drugiej strony. Nie codziennie ktoś ściąga z ciebie śpiwór jednym ruchem. Zacharowi. Za to, że w ogóle to wymyślił i ciągle to ciągnie. 50. edycja zakończyła się udaną realizacją, wprowadzając nowy element dzięki właśnie zaangażowaniu grupy taktyczno-rekonstrukcyjnej. Udało się zaskoczyć czymś nowym, bo też selekcje mają zawsze zaskakiwać czymś nowym, więc uczestnicy byli zdziwieni, bo ja wrzucam oczywiście to wszystko w relacje z wcześniejszych edycji, mogą przyjechać przygotowania, to było coś akurat nowego i dosyć trudnego do zrealizowania. Dziękuję bardzo grupie taktyczno-rekonstrukcyjnej z Łodzi, która zrobiła nam ten epizod właśnie zaskoczenia w nocy. Dziękuję Grześkowi, gościowi, który stoi za tym obiektywem, który przez całą noc biegał z nami z tą kamerą. Wszędzie go było pełno, latał dronem, tutaj biegał z kamerą, jeździł kładem, także dzięki Grzechu. Dziękuję również instruktorom, którzy mi pomogli i Polsce Zbrojnej, która przyjechała też zrobić materiał w ramach, oczywiście tutaj interesował ich pod kątem Buzdygana, który mogłem w tym roku zaszczytnie otrzymać dzięki właśnie wsparciu Wam, internautom. Zrobiliśmy ponoć jakiś rekord dzięki Waszym głosom, także dzięki bardzo za to wszystko. Cieszę się, że mogłem tą 50. edycję zrobić. Jest to wiele lat po prostu pracy mojej, zaangażowania, poświęcenia.